Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Venom Lazarus, po drugiej stronie pływa Mardart. Pluska się właściwie. Siema. Jak tam pluskanie? Dobrze, tylko woda trochę za gorąca. Aha, a co tam robisz w ogóle ciekawego? Sufit w botanii. A, czyli wykończeniówkę robisz. No już taką ostateczną. No to dobrze. My też się zajmiemy botanią, my tak zajmiemy się, ponieważ kochani, długi, długi czas sobie odpuściłem, a botania jest dosyć fajną rzeczą, bo fajne rzeczy później można naprawdę zrobić. Na razie, kochani, nie będę tłumaczył już co gdzie robiliśmy, do czego ten altar, do czego ten, jak to podłączone, bo jeżeli nie wiecie, no to zerknijcie do poprzednich odcinków mojej serii, to tam znajdziecie, jak wszystko po kroku robiłem i podłączałem. Tu pamiętacie, tu tak fajnie wykończone jest, ładnie. Many mamy od cholery. Mana to jest nasze główne źródło właśnie mocy w botanii. Mm-hmm. Można powiedzieć, że mocy, nie? Właściwie... No, powiedzmy. No, można tak to ująć. Dzisiaj zrobimy parę rzeczy, ale wpierw tak. Chciałem pokazać wam coś takiego, co zastanawia mnie, co to jest. Mamy coś takiego jak Horn of the Wild też. Pastor Seeds. Jak to się robi? Z Pastor Seeds. A! Grass. Trawę potrzebuję. Czy ja jakoś... Czy jest Silk Touch potrzebuję? Mam coś z Silk Touch, bo Jezu, jak mi zlagowało. Albo się Marder tepał. Dobra. Jest. Łopatka Silk Touch. Niech będzie. Potrzebujemy trawę, co dziwne. Ale taką zwykłą minecraftową chyba. To jest Biome Planty. Uźwa, teraz znajdź tutaj normalną trawę. Nie, to nie, to nie na tej górze, to będzie gdzieś na dole. Chlup. No jest. To się nożyczkami robiło. Wiedźma. Ruchome piaski. Ruchome piaski, tak, oczywiście. Marta, tak. Praski. Praski. Sam jesteś piaski. Mówiłem piaski. No ale to praski. Czekajcie, to ja pamiętam, że to się chyba trawę można było uzyskać nożyczkami, nie? Jakoś. Mhm. Gdzieś tu mam. Nożyczki mam. Poproszę nożyczki. Jo, ja latam. Spoko. A jak ja wyglądam w ogóle z... Jak się robiło ma na style? Bo nie pamiętam. Nie. A, o, iron. Mam. What? Excuse me. Ale jest. A to głupia wiedźma. No bo zatruła mnie, no. Straszne. Głupi las, głupia wiedźma, głupie to wszystko. Oj. Teraz nie mogę podlecieć, bo mnie bije. Wiecie co, skorzystam z drabiny. No żenada, no. Aha. Ile jeszcze tego? Jezus, jaki ona długi ten poison ma. Okej. No dobra, według książki, żeby pastora zrobić, czyli te takie nasionko, trzeba do mana pool wrzucić trawę. Po prostu trawę. Właściwie mogłem więcej... A, bo ja wam nie powiedziałem, co to w ogóle robi ten mana, ten pastor. A, widzicie, to jest fajne rzeczy. Naprawdę, szczególnie jak się ma Minecrafta takiego wanili całkowicie, chociaż niekoniecznie, tylko robi na przykład fajne rzeczy. Zaraz wam pokażę. Oj. Dobra. Tyk, cyk. Mamy pastor. I to jest fajne, że jeżeli mamy gdzieś na przykład... Poczekajcie, załóżmy. Mamy trawę. A raczej dirta. Wykopnę sobie tego dirta. No załóżmy, to jest zarąbiste. Ty masz dużo gunpowderu? Trochę. Pyk! Bo mi się właśnie skończył. Co za roślina? Coś. To se weź. Czyli reasumując to, Pastor Seeds zapełnia wszędzie tam, gdzie nie ma trawy, na trawę od razu, że porasta, że tak powiem, trawą dirt. Więc jest bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz.
Słuchajcie, wiecie co? Ale nie zauważyłem, na jakim to drzewie rosło, jaką ja sadzonkę potrzebuję. Sobie drzewo nasadzę. Właściwie czemu nie? Dobra. No dobra. Co się stało? Nic, skończy mi się powoli kamień. Kamień? No, muszę uruchomić produkcję Livestone'a. Chyba to będzie... Nie, zaraz, co ja za sadzonkę wziąłem? A masz dżunglową sadzonkę? Jungle, nie. Shit. Shit! Powiedz mi, że to oak będzie. Nie. To musi być jungle. Jungle is massive. Te dżunglowe tutaj będą pewnie w tym. No, co? Potrzebuję jednej sadzonki. Jednej małej, cholernej sadzonki. Spoko. Miejsce zrobione. Nie widział, że wpadnie mi sadzonka. Później będę musiał się przejść na creeper. Mam sadzonkę! Czy to działa? Tak! Nie wiem, czy to działa, ja teraz się bawię TNT. Chyba nie robisz tego, co myślę, że robisz. Nie, nie wysadzam twojej góry. Nie, nie, nie! Ja raczej myślałem o... Te, jak one się nazywały, te z TNT roślinki? Mhm. Jesus. Marder nas wysadzi, kochani. No już raz siebie wysadziłem. Tu posadzimy. O! Posadzimy tu. Boże, my dał o jednym TNT za dużo. Popraw mikrofon, Waś, bo ciebie słychać, jakbyś szedł spać. Albo kawy nie piłem. Kawy nie piłeś. I podejrzewam, że znowu połączenie na Skype'ie daje dupę, brzydko mówiąc. Możliwe. Dobra. Potrzebujemy living wood. Ty nic nie potrzebujesz, nie pan. Living wood. Czemu ja sobie tu craftboxa nie postawiłem, tego nikt nie zgadnie. Tak. I zobaczcie, co to jest. Tylko potrzebujemy many. Czyli czekajcie, ja mam tablet jakiś naładowany. Chyba jest, dobra. Zobaczcie. To jest róg dziczy, tak tłumacząc na język polski. A pójdziemy sobie tutaj, zobaczcie. Tu jest dużo trawy. I to jest świetna rzecz. Jeżeli macie teren, gdzie nie lubicie na przykład trawy, znaczy chcecie coś pobudować, a to jest od cholery trawy, kwiatków i tak dalej. Klikamy. Czyściutko! Tylko zebrać nasionka, roślinki. I mamy czyściutki teren. Bez kwiatków, bez trawy, bez niczego. Wszystko zniszczone. Gratuluję. Zarąbiste to jest. Dobra. Ojoj, ile śmieci. Gratuluję. Ile śmieci. Tup, to powysyłać. Więc pastor fajną rzeczą jest... Znaczy nie ten pastor, taki pastor, tylko... Zjedzmy banana. Nie, to z orzeszek jakiś. Ty. Ja! A tak widzę te ostateczne itemy z tych tam różowych stabeczek. No. To widzę, bazują na tej. Na Wikingach religii. Typu. Bo tu masz Ring of Thor, Ring of Odin, Loki. Mhm. No dobra, to sobie. A kto to był? Aesir? Aesir, nie wiem kto to był. Nie kojarzę takiego u nich boga. No ale to pewnie było, coś oni mieli tyle tych kurde bogów, że wiesz, dobra, rób. Tak jak Grecy. Nie mogę. Słucham? Tak jak Grecy. Ta, dobra. To jest fajna rzecz. Dobra, lecimy dalej, kochani. To jest jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać, którą jest zarąbista i to mi się bardzo podoba. Jakieś łuki to mnie nie... Ale... Rot of Depths, co to robi? A pretty much a variant to the Rod of the Lands. It does exactly the same thing, but with cobblestone for a bit of higher price. What? Zamienia kobla w coś. A, chyba wiem, co to robi. Nie, czekajcie. Living wood jak się... Aha, dobra. Potrzebuję tych patyczków troszeczkę. Ty, dobre to jest. Masz living wooda trochę? Ta, 38 sztuk.
Tylko musiałbyś se podejść. Dobra, to ja później podejdę, bo się nie chcę robić, wiesz? Czekajcie, jakie to runy muszą iść na to? Ognia i wody i cobblestone. Ognia i wody. No to logiczne. Zrobiłem więcej run, jakby coś. Ognia i wody. I tego, czego nigdy nie mam przy sobie, czyli cobblestone! Jej! No nie gadaj, że nie masz. Przy sobie. Czekaj, jak to się... A, kłada? Jeszcze tą lampę mi jedną zwiało se, a... Przy moim wysadzeniu terenu. Mardard wysadził teren. Dobra, mamy no, jedno. No wczoraj jak testowałem ten głupi portal, chciałem na szybko naładować mana pulę i... I nie wiesz. No, zamiast je naładować, to wysadziłem. No niestety, każdemu się zdarza. I runa ognia. O, będzie jazda. Ja wiem, co zrobimy. O, ja wiem, co zrobimy z tym. Tylko, czy to ciekawe, czy to zadziała. Dobra. O, jeden Venom, kiedy tyś zmądrzejesz? Nigdy. Dobra, to mamy. Teraz Lance. To samo, tylko że z Dirtem, którego... A nie, nie wziąłem oczywiście. Wysłałem znowu do domu. Zabrać Dirta. Dirt mi się skończył. Runa ziemi. Runa ziemi. Runa ziemi. Które to jest? Tu. R. Ty. Udostępniłeś no. Parę minut temu odcinek, nie? No. Już masz 160 wyświetleń. Oj. Szybko. Widzą się chyba nudzi w domach. Nie, wiesz, coś jest gorąco i... No przepraszam, ja mimo iż gorąco byłem na działeczce jabłka pozrywać. Albo ty jesteś jabłcok chodzący. No szczerze uwielbiam jabłka. Dobra, wiecie co? Zrobimy a tak. Zwłaszcza takie jeszcze lekko kwaskowate. Nie. Zobaczcie, co to robi. Mardartowi pokażemy. Mardart, pokażemy ci coś. Tylko nie spal mi tu nic, nie? Nie. Jestem tam, gdzie botania. A ja wiem, gdzie to jest. A, tam w piwnicy, dobra. I jak będziesz słyszał wybuchy, to chodź. Idę. Tam, gdzie wybuchy, to ja. Coś ginie na razie. To muszę windą w dół? Tak. Aha, tak, bo to tutaj jest... Windą. Kurde, taki labirynt zrobiłeś, że... A w kolejnej serii będzie jeszcze większy. Zobacz. Mamy taką różdżkę. Czy ja tylko przejdę z Minecrafta labiuje. Na pełną. Zobacz. Widziałeś? Spawnuje ci z niczego Dirta. Kosztem many oczywiście. To samo możesz zrobić z koblem. Super. A teraz patrz na to. Patrz na to. Ogień. No. Jakoś nic nie robi, bynajmniej mi. Tobie powiem, wszystkiemu co żyje. A, bo przez to pewnie, że nie ma PvP. Nie, dlatego, że masz suita? Nie, bo to jest już zaliczane jako atak na mnie, więc... Nie, to jest spawnowanie ognia. Czekajcie, znajdziemy coś do naszych testów. Co to tyle dir tu jest? Tu jesteś gdzieś zombiak. Zombiaki to są w moim. No niestety ta różdżka ma straszny cooldown, czyli długo, że tak powiem, mu zajmuje. Boże, ile tu śmierci było. Ile grobów tu jest naszych. Przy tym towerze. Ano. Ty no. Gdzie jest jakieś nadążysz coś... Nadążysz nade mną, za mną, czy nie? Dlaczego? Bo użyję wtedy... Albo dobra, użyję Sigila. Dobra, to jest nasza eksperymentalna krowa. Spadaj od mojej krowy, choć tutaj już jestem w towerze. Już, pali się. Ale tylko zadaje to, że tak powiem, żyjącym istotom na przykład drewna nie pali. Widzisz. Super. Fajne, nie, to jest ogólnie rzecz biorąc fajna różdżka, tylko strasznie długi cooldown ma, czyli widzicie jak ona regeneruje się. Tak głupio rusza ręką wtedy. No dobra, ale to są dobre rzeczy, tak? Wiecie co? A czego ty nie nazywasz dobrą rzeczą? O, można sobie tu zostawić różdżki.
Dobra, co następną mamy różdżkę? Mamy różdżkę tego, co się boję. Hit from reward core, right click, block to ward. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, nieważne. Robimy. Runa ognia. Ojoj, to coś... Ojoj. A, miałem... Poszedłem do ciebie po Living Wooda. Super. I need living wood, I need... To jak wejdziesz do mnie, to tam po prawej masz... A nie, dobra. O, i tak musisz zejść na dół. Wyłączyłbyś kiedyś tę krew. Tylko biedne potworki się, że tak powiem, mordują tam. No jestem na dole i gdzie to? Cześć. Tu za rogiem. Tu, tu. Za rogiem, za... Au. A, w systemie? Tak. Living... Dobra. A patrz co ja mam. Co? Where are you? Dobra, nie spoiluj! Już ten mardart, widzicie? Nie wiem, czy ja zdążę w dzisiejszym odcinku to zrobić, kochani. Czyżby tak nie mogło być? Nie może być, absolutnie. Czekajcie, gdzie ja jestem? W domu? Okej. Okay. Tam... Jo, nie może tak być, ale lipa. I dobrze. Bo sobie wkopałem jedno w głąb, nie? I bardzo dobrze, nie może tak być. Że podstawa portalu na równi z ziemią, ale lipa. Muszę całość podnieść. Ha, 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 runa ognia. Nie lubimy jak Mardart nas tutaj, że tak powiem, próbuje wyprzedzić za wszelką cenę. Już cię wyprzedził za wszelką cenę. Nieprawda. Ha, bo ja, ja zrobiłem inne rzeczy. Ha? Których ty nie masz? I co z tego? Ale nie masz portalu. Aha. Dobra, uwaga, to wiecie co, to jest niebezpieczna rzecz. To jest paląca się jakaś różdżka. Ja lepiej pójdę gdzieś... tu. Co to robi? Co to robi? Czekajcie, przeczytajmy, bo jednak trzeba przeczytać. Molten Core. Ability to expel hit provide from the world's core. Right click and pointing at the block in the world that can be smelted into the different... Jak masz kobla, to... Ta, do przepalania rudy i tak dalej. Mhm. Kobla, powiadasz. No dobra, zobaczmy. Stawmy kobla. Przecież ja mam kobla teraz przy sobie. Wow! Fajne! Zobacz. Zostawię. A użyj na kopru. Nie da, próbowałem. Nie. To lipa. Nara, szkielet. Trujący szkielet. No dobra, kolejna fajna rzecz do naszej... do naszego zbioru. Ale to są różdżki, kurde, naprawdę fajne. A mogę ci tu coś zrobić? Nie, nie możesz mi tam nic zrobić. Weźcie, powiedzcie mu coś, bo on chce mi coś zrobić. Ale tylko odpalę jedno. Czekaj, mamy też... Plentiful Mantle? Co to jest? Ojoj! Mana Diamond i aż cztery te... cztery badyle. To co, mogę odpalić? Nie, nie możesz. Zabranie. Ale mogę. Nie, spadaj. Dzięki, że mogę. Spadaj. 2, 3, 4. Mardet, nie denerwuj mnie. Jestem dzisiaj w złym humorze. Znaczy nie jestem, ale on tego nie wie. Wiem, że nie jesteś. Jak dlatego nie? Cię trochę drażnię. Okej, okay, co to robi? Jakbyś ostatnio widzowie pytają, czy jestem na co dzień taka menta, czy tylko udaję. Tak, jestem. Fine, a decently large. Odpowiadając na to pytanie, tak, jestem codziennie taką mendą. Aha, to jest do szukania rud. Tak, jesteś mendą, to wszyscy wiedzą. Znaczy, ty nie, ty nie jesteś mendą, ty jesteś mendoza. Jak zwał, tak zwał. Wow! No, teraz się portal odpala. Chodź tutaj. Sekunda, tworzę sobie... Wow! Ja pierdziulu, jakie fajne. No tepnij się. No czekaj, odbierałem surowce.
Ciekawe, czy ty będziesz widział. Ujaj! To rudy świecą! Ale jak fajnie! To nie widzę. Masz, użyj tego. Na drzewku. Może jeszcze nie masz many? Widzę. Co? I bez tego widzę rudy. Aha. A jak to fajnie świeci, Jezus. Różne kolory, różna ruda, różne kolory. Mhm. Zajebiste, podoba mi się. Na Wajla jak szukasz diamentów. No. Jesus, to szukania diaksów. Znaczy, z drugiej strony do szukania diaksów. Jak masz od cholery rudy, to wiesz, to redstone'a znaleźć prędzej. Aha. Dobra. Fajne. To się nazywało Plainful Mantle. Rot of the Sea. Co to robi? O, butelka wody. Gdzieś mam butelkę wody? Czy Venom ma butelkę wody? Nie wiem, czy to zakładać, czy nie. Ale co? Różową zbroję. Zakładaj, będziesz wyglądał jak... Ale jak nie. Ja różowego nie lubię. No ja też nie lubię różowego, no ale... Zrobiłem jedynie do galerii. Galerii Mokot? To... Ano jest coś takiego. W Warszawie, tak. Dobra, przeczytam wpierw, co to robi, bo to trzeba uważać. Rod of the Sea will the cost of someone place down of the... I to jest tradycyjne. Gdzie jest Mardart? U siebie. Tipi Mindart. Cześć Mardart, zobacz co znalazłem. Czekaj, nie będę świnia. Czekaj. To ja ci tutaj wyżej, chodź, pokażę, bo boję się, że tam ci się coś stanie. Różdżka, która kładzie wodę. To jest odpowiednik sigila twojego. To ja ci pokażę coś innego. Nie! 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 Nie pokazuj! Zboczeniec! On mi chce coś pokazywać. Dobra, odkładam. Nie tu. Który ty sigil masz? No weź, no zabieraj to teraz. No to wiem, że jest coś takiego. A i mamy... Rodotera firma. Venom. Szczerze, możemy upgrade'ować tą z... Ja wiem, co to jest, kochani. Ale jazda będzie. Czekajcie. Możemy upgrade'ować tą różdżkę drewna. Znaczy tą, co Dirta stawialiśmy, no nie? Tak pojedynczo. Ten spring. Co mi spaliłeś? Jeszcze nic. Za zabawy ma. Winter. Gdzie jest spring? Tu. Summer Atom. Aha, to się pory roku, no też racja. Tu jeszcze Summer mi brakuje. Tu jest Summer. Terra Steel i... jeden ten. Dobra, powinno być. Mardart! Kurde, bo jak ja się tam przejdę do ciebie, to normalnie urwę ci jajko. Ale ładna dziura w galerii. No powieźcie, no zaraz go... On się drażni oczywiście ze mną, bo to jest głupek. Oj, ten zaraz głupek. Dobra, zobaczcie, co to jest. Po prostu mam dobre narzędzia do drażnienia ciebie. Ta. Zaraz wam coś pokażę. Weźmiemy tam, gdzie jest quarry, bo tam jest dosyć dużo terenu. I zobaczcie, to jest największa, mega różdżka. Z tego, co wiem. Dlatego czekajcie, wybierzmy sobie gdzieś na przykład... Załóżmy, budujemy coś i chcemy, żeby było równo. Patrzcie. Tą stronę, w którą, że tak powiem, się patrzymy, tylko że to... Aha, już zużyło praktycznie manę. W tą stronę, co patrzymy, wyrównuje teren, niszcząc Dirta. Chyba mamy... Many już nie ma. No. Ale to narobiłem. Marda, deszcz pada, weź coś zrób. Ale w końcu woda dla ciebie, żebyś się... Oho, ale to ciapło.
No już wróciłeś do siebie, czy jeszcze? Czy nie? Nie, bo ty tam mnie będziesz trollował. Oczywiście, ktoś musi. Ktoś musi. Mam od tego ludzi. Dobra, wracamy do domu. Bardzo dobre i bardzo manożerna. Wiecie co? Weźmiemy sobie, naładujemy nasz tablet trochę. Bo w tym tempie to... Kurna, w złą stronę poszedłem. Mardart! Czekajcie, jak... A, ja nie mam tej różdżki cholernej. Czekajcie, gdzie jest ta różdżka? Tu. No co? Ja się tylko bawię TNT. Accepting. Sparring. Dobra. Ładujemy. Dobra. Fajna różdżka, tylko no mówię, no niestety jest problem taki, ale zobaczcie, jak to szybko zbiera wszystkie nasionka i jakieś... Nie no, pastora niepotrzebnie wyrzuciłem. Living Rock? Skąd ja mam Living Rock przy sobie? Zapewne spadł mi. Spadł ci. Mam nadzieję, że na tym odcinku nie będziecie słychać. No weź, no to jakieś chmury mi robi na... No nie. Jakbyś, fajnie by było, jakbyś zginął. Dobra, to jest fajne. Chciałbyś. Okay. Siema. To jest... Siema. Aha, to są jakieś ciuszki, dobra, to nie. Dobra, dam ci chwilę spokoju, ale ukradnie ci gunpowder. Dobrze. Ostatnia różdżka to jest różdżka powietrza, no to domyślacie się pewnie, co ona robi. Zapewne pozwoli ci latać. Zapewne, tu jest gunpowder. Biorę wszystko. Ty mi zostaw chociaż zestak. Dobra, i tak ci nie potrzeba, i tak się TNT nie będziesz bawił. O, a ja wiem, ja przygotuję na koniec serii kilka rzeczy i ci wysadzę górę. O Boże. Mardert i jego zapędy... Destrukcyjne. Tak. Czekajcie, bo nawet pewnie... A, bo ja nie mam pierścienia nawet, czekajcie, ale pierścień... Pierścień był chyba naładowany maną. To sobie załóżmy. Tylko powinienem to nosić. To, kochani... różdżka powietrza daje to, że można podskoczyć i nie tracić się przy upadku. Niezależnie, czy macie suita, czy nie, nie tracicie życia. Fajna rzecz. Tak, i takie Mardarta Sigil of the Air, tylko że z upgrade'em. No dobra, to mamy, że tak powiem, ogarnięte wszystkie różdżki. A chyba co to wszystkie. Jest World Seed? World? Mhm. Brzmi jak światowy seed. Masz jeszcze tą łopatkę z Silk Touchem? W skrzynce z narzędziami. Bo potrzebuję jednego grasa. Na pewno w następnym odcinku, kochani, chcemy to zrobić. Czyli teoretycznie piszą to twórcy Bioplanty, że to jest portal do Alfheim. Tylko że ja nie rozumiem tłumaczenia tego, bo piszą, że to jest do elfów, ale tak naprawdę Alfheim już brzmi jak wikingów, kuśwa. Mhm. Więc nie za bardzo rozumiem. No dobra, mamy szybko parę rzeczy do zrobienia. Teraz craftujemy. Craftujemy jeden ten. No mogłem ten... Czemu ja tego craftboxa sobie nie tu nie przyniosę? Ja nie wiem, jakiś leń ze mnie. O, Elven Gateway. Dobra. Potrzebujemy mana pylony 2. Mana steel, złoto... I co? A, i... To zaraz. Diamenty. A, i... Niebieskie. Tego mam narobionego tyle, że... Dobra, a jak to się robiło? Aha, środeczek to, góra tak, i jeden tak, czyli potrzebujemy taki, ile my potrzebujemy Mardar tego? Do portalu? Jeden no. Mana pylon ci chyba starczy, no jeden starczy. Bo później łączysz z dwiema sztabkami, albo jedną Terra Steelu i no. Dostajesz dwa.
rezultacie. Natural. Dobra, i z Terrasteel. Kurde, ten Terrasteel to mi schodzi jak świeże bułeczki. Masz prezent ode mnie. Co? Jej, Krawdox mi postawił. Jej. Co byś za daleko nie biegał? Stary o. jesteś. O, moje kolana. Co? Living Wood. Dobra, kochani. W następnym odcinku, do następnego odcinka przygotuję już tu konstrukcję, chociaż tak naprawdę to będzie dosyć proste, bo to się robi tak. Cholera, zapomniałem się kierknąć. Ja się zastanawiam tylko, jak ja to podłączam wszystko. Ale no, aha. Tu pamiętam, w środek idzie to. O. Dobra, kochani, portal będzie sobie tu stał, nie ucieknie nigdzie. W następnym odcinku dokończymy ten portal i zobaczycie, co będzie mega rzeczy. Bardzo mi się podoba to, oczywiście ta opcja, więc myślę, że wam się też spodoba, a warto, warto to robić. Dlatego w ogóle Botania została według mnie stworzona. To jest właśnie cel główny, który chcemy osiągnąć. To jest ten portal, tak naprawdę, bo zauważ, że tutaj, żeby portal działał, musi być mana, czyli musimy mieć poletka tworzące manę i różne tam kombinacje. Musimy mieć jakieś mana style i tak dalej. No wszystko, wszystko, że tak powiem, idzie ku temu, żeby właśnie to zrobić. Dobra, no to co, Mardart? Żyjesz? Odpisuję na komentarz. Dobrze, więc mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i trzymajcie się. Do następnego. Siemka. Hejka.